Między ostrzami szermierzy, czyli kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia do kupienia na capitalbook.pl. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania czytelników dwa, myślę, że interesujące. Jedno dotyczy historii, drugie w zasadzie też dotyczy historii, to znaczy kwestii tego, co ja nazywam ustrojem moralnym współczesnych państw. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, do zadawania pytań, szczególnie zapraszam do zadawania pytań, bo dzięki tym pytaniom powstaje wiele programów i te pytania bardzo często są bardzo inspirujące i ważne. I tak, ktoś podpisujący się PPP KKK zadał takie pytanie, wydawałoby się szczegółowe. Jakie by pan polecał książki dla chcącego poznać prawdziwe, niezmanipulowane dzieje Polski? Co pan sądzi o dziełach Pawła Jasienicy? Ja już na to pytanie częściowo w innych programach odpowiadałem, ale myślę, że warto na nie odpowiedzieć. Znaczy, tym, co było zawsze najbardziej ideologizowane, była historia i wszyscy ją ideologizowali od lewa do prawa. Z tym, że mam wątpliwości, czy można mówić o historii od prawa, czy ci, co je ideologizowali od prawa, to znaczy sami reprezentowali jakąś prawicową opcję, czy faktycznie to, co wyrabiali z historią, było prawicowe. I teraz kwestia Pawła Jasienicy. Zauważmy dwie kwestie. Teoretycznie Jasienica był prześladowany za komuny, ale teoretycznie bym powiedział. I zauważmy, że on był ulubieńcem Tygodnika Powszechnego. Przez całe dziesiątki lat w Polsce Tygodnik Powszechny w wielu środowiskach był odbierany jako jakieś pozytywne, opozycyjne wobec komuny pismo, środowisko, no bo to i znak, i książki znaku. I w pewnym momencie coraz więcej ludzi zaczęło się orientować. Myślę, że teraz to cała prawa strona i tak powinno być w odniesieniu do wszystkich normalnych, zwykłych, czy jeszcze lepiej prawdziwych katolików, że to była zawsze piąta kolumna. Oni niby byli w opozycji, niby krytykowali komunistów, ale zawsze mieli jakąś reprezentację w Sejmie, zawsze byli jednym z niewielu środowisk katolickich, nazwijmy, które na funkcjonowanie których komuniści zezwalali, to była taka koncesjonowana opozycja, ale oni, później się zaczęło mówić o nich katolewica, prawda? Że oni w istocie, bo to nie było tylko podejście koniunkturalne, oni reprezentowali takie lewicowe podejście, coś w stylu teologii wyzwolenia. Tak naprawdę to był taki skrajny modernizm, prawda? I fakt, że oni Jasienicę lansowali, byłby faktem, znaczy moim zdaniem jest faktem, który wskazuje na to, że z Jasienicą było coś nie tak. Znaczy nie mamy czasu, nie chcę tutaj programu poświęcać samemu Jasienicy, tym bardziej, że pytanie dotyczy czego innego. Dotyczy samej historii, gdzie szukać dobrej historii Polski. Powinniśmy pogłębiać sobie taką świadomość, że to powiedzenie historia jest nauczycielką życia zawiera w sobie głęboką prawdę i że bez historii, bez znajomości historii, bez rozumienia historii to nigdzie nie zajedziemy. Już nie tyle, że daleko nie zajedziemy, ale nigdzie nie zajedziemy.
jest to ważne również, żeby nie powiedzieć szczególnie w naszych kontaktach z sąsiadami, Rosjanami, Niemcami, nie tylko sąsiadami, bo na przykład Amerykanami, prawda, że historia uczy, że pewne wspólnoty narodowe czy państwowe, pewne elity pewnych narodów, ich myślenie się nie zmienia i to nie zmienia się nie tylko tam 100 lat, ale nie zmienia się i od 500 i więcej lat i ciągle ta sama idea im przyświeca. Natomiast historia Polski jest fundamentalna. Dla nas oczywiście, są nie tylko dla nas, bo historia Polski jest fundamentalna dla nas i fundamentalna dla innych. Mówiło się kiedyś dużo, teraz jakoś jakby mniej, że rozbiory Polski nastąpiły z tego powodu zasadniczego, że Polska była takim miejscem, takim państwem, takim narodem w Europie, który degenerował inne narody. Znaczy degenerował z punktu widzenia władców, z punktu widzenia masonów, prawda, że Polska niosła pewne wartości, które później się upowszechniały gdzie indziej i jeszcze odnosiła sukcesy, żyjąc według tych wartości, i że to było nie do przyjęcia dla wszystkich złych tego świata i dlatego ona musiała zniknąć z mapy Europy. No i zauważmy, że ta historia się powtarza, bo dzisiaj jest dokładnie to samo. To temu poświęcam książkę Masoneria Polska 2022. Polska w kleszczach masonów. Że dzisiaj o Polskę toczy się dokładnie ta sama walka, która toczyła się w XVIII wieku, znaczy ta sama, no, oczywiście historia biegnie, świat się zmienia i sposoby działania się zmieniają, istota zostaje ta sama, to znaczy jest walka o Polskę, Polska znowu jest jakoś kluczowa, znowu jest jakoś demoralizująca, oczywiście w cudzysłowie, dla innych narodów i teraz Polskę chcą przejąć z jednej strony Stany Zjednoczone, czy precyzyjniej masoneria rytu szkockiego, która tutaj rządzi od momentu przejęcia władzy przez PiS i dopóki PiS będzie rządzić, to faktycznie Polską będzie rządzić Stany Zjednoczone, czy precyzyjniej masoneria rytu szkockiego. No, taka uwaga na marginesie, mówiłem to w wielu programach, ale to warto przypominać, znaczy taka anegdota, że ja to opisałem w książce Masoneria Polska 2017 na progu katastrofy, a później jeden z posłów PiSu mnie zaprosił na cykl wykładów w swoim okręgu wyborczym i gdzieś tam w samochodzie go zapytałem, jak pan sądzi, panie pośle, kto stał za Sowa i Przyjaciele. I on odpowiedział bez namysłu, z taką pełną pewnością, Amerykanie. No więc Stanom Zjednoczonym czy masonerii rytu szkockiego bardzo zależy na Polsce, muszą ją mieć w rękach. Z drugiej strony masoneria rytu francuskiego, którą reprezentują ze wschodu Rosja, z zachodu Unia Europejska, przede wszystkim Niemcy i Francja, też chcą mieć Polskę w swoich rękach. No i będą ją miały w swoich rękach dopiero wtedy, jeżeli Platforma Obywatelska będzie rządzić. I tak, to jest takie takie szarpanie Polski, no bo Unia Europejska nie dlatego wciąż się nas czepia i nam, w cudzysłowie mówiąc młodzieżowym językiem, dokopuje, że o te sądy, czy o to, że PiS jest prawicowy, tylko chodzi o to, że jest amerykański, czy precyzyjniej, że jest pod wpływem, czy pod rządami masonerii rytu szkockiego. To się może skończyć, ta walka jednych i drugich o Polskę w ten sposób, że będziemy amerykańscy albo będziemy rosyjsko-niemiecki, ale może się skończyć też kolejnym rozbiorem Polski,
o tym pisałem już, nawet pisałem w książce Masoneria Polska 2014 i wróciłem do tego wątku w najnowszej książce, że ten nowy rozbiór Polski wyglądałby inaczej, byłby takim rozbiorem gospodarczym w kwestii strefy wpływów, kto gdzie, w jakiej perspektywie. No i oczywiście kończyłby się pozbawianiem Polski resztek niepodległości i suwerenności. I teraz wracając do tej historii. Historia to jest nauka, ona ma dwa wymiary. Prawda? Jeden wymiar to jest wymiar czysto naukowy, to znaczy docieramy do faktów. Zauważmy tutaj jeden problem, że generalnie grzechem historii, w tym historii Polski, jest to, że się ją przekształca w historię polityczną, wydarzeń politycznych, ewentualnie, znaczy nie ewentualnie, jakichś wojen, bitew, roszad politycznych. To jest tylko jeden z wielu aspektów historii, wcale nie najważniejszy. To jest jakiś wierzchołek góry lodowej, prawda? Bo pod nim jest wiele ważniejszych spraw, już nie mówiąc o tym, że ważne jest też to życie codzienne, znaczy recepta na życie, recepta na szczęście, myślenie o takich codziennych sprawach, dlatego że tutaj się zbiera pewna mądrość, pewne doświadczenie i też pewna wskazówka na przyszłość. Ale historia ma ten jeden aspekt, że po prostu docieramy do prawdy, do faktów i staramy się je pokazać takimi, jakimi one były. To jest bardzo trudne, prawda? Bo tu jeden przykład choćby powstania warszawskiego, że teraz się neguje powstanie, krytykuje powstanie warszawskie, mówiąc jakby tylko o tam paru osobach, które były związane z decyzją o wybuchu powstania. I popełnia się tak zwany błąd historyczny, prawda, że uznaje się, że ludzie wtedy powinni wiedzieć to, co my wiemy dzisiaj. Prawda? To jest zniekształcenie obrazu, prawda, bo o powstaniu można by tu długo mówić, prawda? Ja jestem z Warszawy, moja rodzina przeżyła powstanie, wiem, jaka była atmosfera w Armii Krajowej, jaka była atmosfera w społeczeństwie Warszawy. Wszyscy chcieli powstania, marzyli o powstaniu i wierzyli w to, że ono wygra. Prawda? Wszyscy, może niekoniecznie te parę osób, które podejmowały decyzję. W każdym razie bardzo trudno jest te fakty przedstawić jako fakty, ale to jest tylko jeden aspekt historii jako takiej. Bo drugi aspekt historii to jest, historia ma swój cel, prawda? Czemuś ma służyć. Z reguły w normalnym państwie, w normalnym narodzie ona służy poczuciu tożsamości, ciągłości i poczuciu pewnej pewności siebie, że wiemy, co robimy, że mamy swój honor, swoją dumę, swoją wartość, że mamy możliwości w takiej dziedzinie czy w innej dziedzinie i te możliwości powinniśmy wykorzystywać, że powinniśmy realizować ten potencjał, który w nas tkwi. No i tak historii Polski się nigdy w Polsce nie uprawiało. Była uprawiana w tej perspektywie, ale zupełnie inaczej, prawda? No bo jest jeszcze jeden tutaj bardzo poważny problem. Czy jeżeli uprawiamy historię jako naukę, która ma cel pozanaukowy, ma cel narodowy, ma cel państwowy, to czy mamy prawo fałszować prawdę? Czy mamy prawo zniekształcać prawdę? I odpowiedź jest oczywiście taka, absolutnie nie. Zniekształcanie prawdy, fałszowanie prawdy to jest manipulacja, to jest zło.
to jest coś, co będzie procentować złem, bo zło zawsze rodzi zło. Fałsz zawsze rodzi fałsz. I teraz ta historia Polski była uprawiana ideologicznie w Polsce, głównie ideologicznie. Nawet ta pierwsza część historii, ta historia jako nauka nie była uprawiana za bardzo, natomiast ta uprawiana ideologicznie była uprawiana poprzez fałszowanie historii, poprzez przemilczanie różnych faktów. Znaczy zauważmy jedno, że w innych krajach, myślę o krajach zachodnioeuropejskich, było tak, że w sposób ciągły funkcjonowały uniwersytety i na tych uniwersytetach uprawiano nauki i w pewnym momencie zaczęto uprawiać historię. I kiedyś, może młodzi się zdziwią, że kiedyś uniwersytety były prawdziwymi uniwersytetami. To znaczy na uniwersytet to jest miejsce, w którym interesuje tylko prawda. I do tej prawdy się dociera i tą prawdę się opisuje i nie patrzy się na żadne skutki. I przez wieki było tak, że można było nie patrzeć na skutki, bo uniwersytety nie były zależne od nikogo. Prawda? W średniowieczu uniwersytety były całkowicie samodzielne, bo podlegały Kościołowi, a Kościół interesowało tylko jedno, żeby tam nie było herezji. Prawda? I to jest dosyć wąska cenzura, prawda? Bo no jak ktoś chciał głosić herezję, to mógł sobie założyć inny uniwersytet. Tutaj była granica. Ale we wszystkich innych dziedzinach przez wieki prawda była najważniejsza. Tutaj zresztą też prawda była najważniejsza, bo herezja jest fałszem. Herezja jest nieprawdą i to można udowodnić. To nie jest kwestia, że ja mam takie poglądy, a ty masz takie poglądy. Protestanci mają inne poglądy, bo zbudowali je na ewidentnej nieprawdzie, na przykład. I w Polsce tych uniwersytetów nie było, czyli historia jako nauka w ogóle się nie rozwijała, bo pierwsze uniwersytety się pojawiły wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku i można powiedzieć, że było już za późno. Bo za późno w tym sensie, że na tych uniwersytetach po pierwsze historią zajmowali się ludzie, którzy byli pod wpływem ludzi, którzy uprawiali wcześniej historię nieuniwersytecko, a po drugie Piłsudski od samego początku ideologizował wszystko, nawet uniwersytety i to widać po różnych ustawieniach, prawda? To widać po tym, że na przykład Felix Konieczny został profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, ale nie na wydziałach jakichś, których by pasował, tylko został zepchnięty do getta katolickiego, które było ewidentnie z góry założone jako getto, znaczy żeby katolicy nie promieniowali na cały uniwersytet, żeby ten uniwersytet nie był katolicki. Więc tutaj był w Polsce poważny problem. Natomiast zauważmy, że ci historycy, znaczy historycy, to nie byli historycy. To byli patrioci, ludzie, którzy uważali się za patriotów, to byli ludzie, którzy podlegali różnym prądom masońskim, zachodnim. Znaczy to jest przerażające, że w XIX wieku w Polsce, katolickiej Polsce, co później rzutowało na okres międzywojenny, myśliciele polscy, przede wszystkim ci najważniejsi filozofowie, byli pod wielkim wpływem Hegla i Kanta. Najgorsze, co tylko możliwe, prawda? Ale no, najbliższe uniwersytety były w Niemczech i tam się jeździło na studia i tam się załapywało bieżące prądy, sposób myślenia. I podobnie było z pozytywizmem, który gdzieś też przyszedł z zachodu jako taki nowoczesny prąd, a w istocie był takim lewacko-masońskim, obrzydliwym, lewacko-masońską, obrzydliwą ideologią. No i poza tym historycy, ci co uprawiali historię w okresie XIX wieku, oni nie mieli narzędzi.
No jak? Ani pieniędzy, ani czasu tak naprawdę, ani możliwości, żeby dotrzeć do archiwów, wszystkich tych archiwów, które by mogły dostarczyć prawdy. Znaczy, to jest też problem Polski, że masę informacji na temat naszej historii jest w archiwach rosyjskich, które wciąż są niedostępne. Natomiast Rosjanie, ja nie wiem, już chyba w XVII wieku, jak nie wcześniej, zbierali wszystkie kwity na Polaków, ich służby specjalne. Jak się zaczęły rozbiory, no to gdzieś tam w archiwach rosyjskich liczący się Polacy mieli opisane życie minuta po minucie, godzina po godzinie, dzień po dniu. Prawda? Także że tutaj źródeł jest dużo, zresztą wcześniejszych też, ale też jakby w XIX wieku nie było do nich dotarcia. Powinienem kończyć, więc tylko zaznaczę kilka kwestii, że w nurcie polskiej historii zwyciężył nurt, że winę za rozbiory ponosi szlachta, nie było nikogo innego, a więc szlachta jest zła, szlachta rządziła przez całe wieki, a więc to wszystko było niedobre i należy tworzyć nową rzeczywistość, nową Polskę, nowego Polaka i cała ta przeszłość była przedstawiana negatywnie. Sienkiewicz niby pisał książki ku pokrzepieniu serca, a gdzie tu w Potopie jest ku pokrzepieniu serca, że na końcu Polska zwyciężyła, ale przez całą książkę Polacy zachowują się obrzydliwie, prawda? Zdradzają swoją ojczyznę, służą obcych, niszczą razem z tymi obcymi Polskę i polski majątek narodowy i polską kulturę, prawda? Także na pytanie, który historyk by, do którego można by sięgać, no to z odpowiedzią na to pytanie mam problem i bym powiedział, że no na pewno Feliks Konieczny, ale no jego historia jest tak po łebkach bardzo, prawda, że w zasadzie jeżeli chcemy się interesować historią, to sami się nią zawodowo powinniśmy zacząć zajmować i szukać różnych źródeł i myślę, że bez wielu źródeł zagranicznych, obcojęzycznych, tutaj sobie z wieloma problemami historycznymi nie poradzimy. To tyle, dziękuję bardzo. Między ostrzami Szermierzy, czyli kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia do kupienia na capitalbook.pl.